nowym odcinku. Dzisiaj właśnie pokażę, jak zainstalować moda Grand Theft Auto 5. Tutaj mamy Open 4 i to właśnie klikamy Grand Theft Auto 5 Windows Starting. O, widzicie, żeby działało, to musicie tutaj utworzyć lokalizację pliku i utworzyć moc. Ok, upadę, skopiować i to skopiować starczy. O, tak? Czy to jest E? Szukamy, klikajmy, kopiuj. I później moc wklej. Już, i tyle. Dobrze. Tutaj już open. I tutaj mamy, tak? Moc. I tu E. Models. CD Magazine. Nie to nie. Levels. GTA 5. Vehicles. Czyli samochody. Szukamy na przykład Aster. Którego ja ściągnąłem. Asteropę. Proszę bardzo. Widzicie? To jest auto, które... Ale to z tym kołem to nie jest złe. Bo to sobie, że jakie koło? To jest Golf. To jest Volkswagen Golf. I do GTA 4. Dobra, włączamy i sprawdzamy, co tutaj jest. O, widzicie, jak to ładnie. Lepiej sprawdzić ten sposób, bo może być jakiś błąd w pliku. Dobra, nic nie ma. Nie, wystarczy. Chodzimy w internet. A GTA Moc. To jest najlepsza strona internetowa, w której jest bardzo, bardzo dużo modów i nie musisz płacić. Do tego brak reklamy. Tu mamy jakieś auta, szukamy. Bardzo prosto. To jest tylko, trzeba uważać, bo możesz zepsuć i kitapić. Na przykład busa wezmę. O, workers, tutaj jakiś bus, tak? O, pobierz, klikamy pobierz tu. O, szybko się pobierze, 20, a 5 sekund już będzie pobrane. I dobra, i tu narzędzia. Musimy ściągnąć tego script hook. Ściągniemy to i później zainstalujemy to do GTA 5, tak? Co chciałem, open 4. Open 4. I pobierzemy tu open 4 i wtedy tutaj i wtedy możemy sobie grać bez problemu. Dobra, tylko ci tu widziałem i jak włączy się gra albo wyskoczy jakiś błąd, to więc musicie usunąć moc lub albo kombinować, nie? Już zaraz się pobierze, mam bardzo szybki internet. O, już wybrane. Proszę bardzo. Mercedes. Mercedesa mamy, tak? Zobaczymy. O. Mercedes. Fan Files. Files. Carabinos. Me. Kopiujemy tu. O. Tu. To. I tu. Najważniejsze. Nacisnąć Edit Mode. A, widzisz? Tak. I kopiujemy tutaj. A, i szukamy. Co? A. Czy to musimy poszukać? Nie, musi być gdzieś, tylko że... No właśnie, już jest tam wgrany. Tylko musimy tu... Car. I sprawdzić Vehicles. Bus file. Dobra, możemy usunąć. Dobra. I teraz możemy sprawdzić, czy działa. Włączamy to. Włączamy. Uruchamiamy GTA 5. I zobaczycie, czy działa. Włączyło się. Nie ma problemu z tymi plikami.
zaraz będzie Vita 5, a czy mam? Czekaj, muszę tutaj przerwę. Po długiej ładowaniu. A, widzicie? Już mamy. Idziemy, idziemy, tylko musimy uciec od tej policji. O cholera. I włączamy szybko menu player. Widzicie? Działa. Tutaj właśnie klikamy F4. Co za policja. Próbaj. Zobacz. Ok. I możemy tutaj run i na silę ulicę Inkribe i klikamy Pechines Car Spamne i co, które ściągnę się Asterop. Jest! Jest! Dobrze. Chodzimy. Dobra. I mamy Golfa. Możemy sobie pojeździć tym Golfem. O! Gitara. Mamy Golfa. Jest logo Volkswagen, mamy. Nie ma żadnych błędów. To dobrze. Możemy pędzić. Wow. Widzicie? O, i możemy sobie pędzić. Pięknie on to wygląda. Śliczne. Tak jak trzeba. Działa. Na zakrętach. Nic nie ma takich błędów, że samochód spada i przewraca się. To jest dobrze. Grawitacja jest dobra. Okej. Dziękuję za obejrzenie filmu. Więcej poradników piszcie na komentarzach, jakie macie problemy, to piszcie. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Na razie, ziomeczki.